Siemanko, witam Was z powrotem na moim kanale w drugiej części moich przygód i zmagań z przebudową garażu na dom. Słuchajcie, sorry, że musieliście chwilę czekać. Zasadniczo ten odcinek miałem już zmontowany prawie miesiąc temu. Nie miałem jakoś kiedy w ogóle wrzucić, ani tak naprawdę nagrać tego wstępu. W międzyczasie nawet dobrze wyszło, bo jeszcze parę rzeczy tu pozmienialiśmy. Zasadniczo mieszkamy sobie już na gotowo, sofka, elegancko, wszystko jest jak widać, ale to jak wygląda teraz tutaj, jaki efekt końcowy jest, zobaczycie dopiero w kolejnym odcinku. W tym odcinku przerobimy bardzo dużo elementów, zrobimy otwory w ścianach na okna i pobawimy się trochę konstrukcyjnie w różne temaciki. Na początek krótki 30-sekundowy wstęp, jak wyglądało tu na początku. A tymczasem zapraszam do oglądania. No więc dobra. Od ostatniego nagrania już trochę się pozmieniało i oczywiście zmieniła mi się też koncepcja w paru tematach. Na przykład tutaj te beleczki. O, dziwny obiektyw, nowy telefon mam i jeszcze nie wiem jak to nagrywa, nie wiem jak to będzie widać. Ale ma optyczną stabilizację, więc zobaczymy. Te belki, bo tam na górze będę mieć szafy, tak jakby w tych wnękach. I to miało być tak, że na tym będzie USB i od spodu będzie karton gips. Ale uznałem, że w sumie po co takie ładne belki zakrywać? No i koncepcja jest taka, że na górę leci karton gips, żeby już było na biało i na to przyjdzie USB, a beleczki będą widoczne. Właśnie teraz tym się zajmuję. Tutaj ta belka miała być stelażem pod szyny, bo tu będzie taka szafa przesuwna, która będzie mi zamykała wszystko. Kurde, mam wrażenie, że strasznie blisko ten obiektyw nagrywa. No i to będzie zakryte takimi drzwiami, które sam będę jeszcze robić, bo te takie meble na wymiar to jakieś dziwne pieniądze chcą za to. No co, w łazieneczce już wszędzie karton gipsy sobie wiszą. Tylko oprócz tej ściany, bo tu rwałem ostatnio, bo kąta prostego nie potrafiłem zrobić. I jak oderwałem delikatnie, to się złamała w pizdu ta płyta, no i o. No i co, okno jest stawione. Patrzcie w ogóle jak tu jest jasno. W porównaniu tak jakby z tym poprzednim nagraniem. No to jest bardzo, bardzo jasno teraz, jaśniutko. No i tak to się tutaj w środku, no tyle co wykończeniówka jakieś tam fugowaliśmy, no. Gipsem jechaliśmy na łączeniach. Tu sobie zrobiłem na górze tak ozdobnie te deski, zamknąłem, bo tam wcześniej nie było nic, jakie byłoby przestrzeń nad pokojem, gdzie wełnę było widać. No i na razie teraz właśnie mam wyzwanie, żeby zrobić ten sufit w przedpokoju. No i właśnie teraz sobie mierzę karton gipsy. No i co, wskakuję na górę, docinam, montuję i zaraz pokażę Wam jak to mi wyszło. No i dobra, wczoraj już było za ciemno, żeby nagrywać. Tak mi to wyszło, tam muszę nową płytę wstawić jeszcze. Bo miałem taki wykrojek, myślałem, że będzie pasowało, niestety jest za krótki. No i tak tu wyszło właśnie, fajnie, to na biało będzie wszystko pomalowane, więc myślę, że będzie spoko kontrastować. Tu będzie tak jakby szafa, więc ten kolor tam proszę nie patrzcie. Tu jest już pomalowany na finalny kolor dwa razy bejcą, taki naturalny kolor, bardzo nam się właśnie podoba, chcemy cały sufit w tym zrobić. No a dzisiaj sobie, wczoraj żeśmy zamontowali tą płytę tu gipsową. Dzięki czemu właśnie mogę zamontować stelaż od sufitu. No i właśnie kończę tu montować ten obrysowy. No i teraz będę leciał z profilami CU, CW, nie wiem jak to się nazywa, nieważne. Kogo by to interesowało. W każdym razie tymi profilami, do których będą mocowane bezpośrednio płyty. No nie, no i tak to wygląda. Laserek sobie kupiłem. Nie ukrywam, ten sufit robiłem wszystko na miarkach, na waserwadze. Dałem na szerokokątny obiektyw na waserwadze. No i wyszło całkiem ogólnie spoko. Jest prosto i tak dalej. Ale nie ukrywam, że na laserze jest o niebo wygodniej, bo po prostu mam obrysowo laser dookoła. I fajnie wszystko jest w linii i mam teraz pewność, że cały suficik będzie elegancko. O, widzicie, wszystko jest tam w linii. Tu jeszcze tylko ten fragmencik muszę dowiercić.
No i luksus, no i powoli się robi. No dzisiaj mam nadzieję, że skończę tą konstrukcję, więc... Więc no. No i dobra, dzisiaj bawimy się w obróbki trochę drewniane. Tutaj właśnie między te szpary pójdą właśnie takie deseczki. Deseczki, no kantówka. Już jest lakierobejcą pierwsza warstwa zrobiona, zaraz będzie druga. Z dwóch stron. Tu sobie surowe przygotowywuję, szlifuję, bo to leżało kilka lat. Tu z tyłu mam taki cały pierdolnik. I tu wygrzebałem właśnie te kantóweczki drewniane. I uznałem, że będzie pięknie wykorzystać właśnie tutaj, tak jak tutaj widać, o, między te deski. Hops! O, tak. I tu potem od spodu do tego będzie przyczepiona szyna, na której będzie jeździć szafa. W sensie szafa, no drzwi z szafy, takie, które będą zakrywały tu cały pierdolnik z pompy ciepła, ze wszystkiego, no nie? No i tak się dzisiaj bawię właśnie drewienkiem. No i wstępnie zamontowane, tak to wygląda i tu będzie widoczna tylko tak jakby zewnętrzna krawędź, bo na spodniej będzie ten szyna, no i zaraz to maluję tak jakby w kolor tej bejcy, tak jakby tamte już schną. Zaraz je tu będę montować, dzisiaj jeszcze będę puszczać kable przez belki, tak żeby już tu było fajnie podświetlenie przedpokoju. No i przyszła pora na powolne rozpoczęcie składania schodów. Schody będą docelowo tu stały do góry. Kupiłem takie schodki w markecie, bo no zasadniczo o tak powinny wyglądać, jak je poskładam. No bo miałem tam wyceny od... Ja oczywiście jestem za wspieraniem polskich firm i tak dalej, no ale miałem dwie firmy. Jedna zażyczyła sobie 6, druga chyba 7900 za podobny typ schodków. No nie będę ukrywać, dałem za takie schodki no w Castoramie 2500, no to trzykrotna przebitka, no troszeczkę, no jednak muszę trochę patrzeć na koszty, więc niestety wygrał market. Myślę, że będę zadowolony, schodki wyglądają całkiem rozsądnie. Zaczynam to składać, na razie tylko dół, żeby sobie to powymiarować, jak to wszystko będzie wyglądało, bo jeszcze muszę porobić dziury na kable, na wzdłuż schodków chcę mieć oświetlenie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i co, mam pierwszą lipę ze schodem, bo jeden schód mam w banana. No i nie wiem, co teraz. Znaczy, no co teraz? No trzeba nabić, panie kurba, o, trzeba nabić. No ale nie lubię czegoś takiego. O, widzicie? No nic, trudno. No ale tak to powoli się składa. Troszkę instrukcja nieintuicyjna. Tutaj jakiś kurde... Ja pierdzielę, to czytujesz? Czytujesz pachlówka? Niemożliwe, nie no, to drewno jest. Nie no, autentycznie tu jest pachla. Ja pierdzielę, marketówka. Jeszcze w takim miejscu, gdzie będzie stopniowanie. Noga będzie w tym miejscu. Grubo. No i tak to wygląda. Tak mi to wygląda. Kurczę, przełączę się na wąskokątny. Jutro muszę do reszty schodów, żeby zobaczyć, jak to będzie szło po ścianie. Ile mi zostanie miejsca na okno i na kuchnię. Więc tak to wygląda. No niestety schód będzie musiał być blisko. Chodzi o to, że nie mogę okna balkonowego bardziej przesunąć, ponieważ musi być pomiędzy narożnikiem a tą belką, żeby sobie nie obciążać tak jakby tutaj ścian, bo tak mi architekt powiedział, że to musi być pomiędzy tym a tym, bo najlepiej się siła rozkłada, więc jak najbliżej okna sobie to przesunąłem. No i zobaczymy, jak pod jakim kątem to w ogóle będzie. No ale jestem dobrej myśli, kurczę, fajne te schodki są za te pieniążki. Szczerze mi by się w życiu za 2500 zł nie chciało tyle ciąć desek na wymiar wszystkiego, części dawać, więc uważam, że to jest parę niedoróbek, tak jak ten schód w banan, czy tam jedna taka rzecz, która mi się nie podoba. Jednakże reszta jest naprawdę całkiem w porządku. Jutro reszta. Ale trzeba i tak będzie je odsunąć 10 cm. W tą stronę. No i tu już dorobiłem sobie baleczki. I teraz została mi ostatnia, która idzie odtąd tam. Używam sobie laserka. Troszeczkę, no tutaj mi się kurwa odeszło mi trochę od poziomu, jak robiłem, ale bo to nie miałem lasera, no a teraz mam laser i będzie prosto.
No i tak wygląda, rura położona, powoli ją zasypuje. Kamyk jest taki, że ten gruz co tu był, rura będzie niestety płytko. Zawożę tam na miejsce, gdzie garaż buduje, będzie jako podsypka. Proszę bardzo, moja sprawdzona, mój sprawdzony busik, Renault Traficzek. Służy mi do wszystkiego tutaj, nawet jako wywrotka, panie, co, no jak się kupiło, to trzeba korzystać, no nie? No a tu z powrotem będę przywoził piasek, który leży po prostu jako grunt u mnie pod kanałem. Się okazało, że tam jest czysty, zwykły piach pod ziemią i tutaj będę to nawozić, żeby to piaskiem wszystko zasypać. No i tak to wygląda. No i pora robić okienko, otwór okienny, okna właśnie mi dzisiaj przyjechały. No i tu będzie otwór balkonowy. Pomiędzy, architekt mi powiedział, żeby właśnie pomiędzy tą belką podtrzymującą strop dach, a tym na środku, żeby to było, tak się siły rozłożyły, więc będzie ok. Nadproża nie trzeba wstawiać, bo tu jest ława, czy jak to się nazywa, pod spodem właśnie, więc do niej będzie okno dobite. No i co, no i lecimy z tematem. Na wyburzeniach byś nie zarobił. Co ja zarobię, kurwa? Bo jak ładny otwór, równiutki. Paula! Niech pan się, bo jeszcze nie skończył. No i otwór wycięty, oczywiście nie mogło obejść się bez jakichś tam, powiedzmy, małych komplikacji. Mianowicie okazało się... Teraz dalsze stanę, bo ten obiektyw jakiś taki, kurde... Okazało się, że... Fakt, tu wcześniej sprawdziłem, jest tu poziom nadproża, tu jest grubość tego nadproża, ok. Zacząłem sobie wiercić tutaj najpierw wiertareczką, mówię, kurde, co ta wiertarka tak ciężko idzie. Jadę obok, mówię, ja pierdzie, to jest niemożliwe, żeby to były te białe pustaki. Odkułem z tynku, co się okazało, że tu była wylana taka większa ława pod ten filar, tak jakby, no bo tu wcześniej było takie potężne nadproże, bo tu nie było ściany. No ale nic, no muszę sobie to obciąć, niestety po konsultacji z architektem ustaliliśmy, że zasadniczo można to ogarnąć bez problemu większego, bo tu też no nie ucinam jakoś potężną ilość, żeby tutaj, nie wiem, dach się miał zawalić czy coś. To jest, co się wydaje na telefonie duże, ale to jest 15 cm tak naprawdę tego nadproża, więc to muszę wyciąć, no ale niestety dodatkowa robota. No i teraz sobie właśnie poziomuję tutaj pod ten, jak to się nazywał, keramzyt, nie pamiętam, ta podstawa taka pod okno, co by tutaj równam. No to jest tak jakby z tego systemu ciepłego montażu, żeby tu się mostki termiczne nie przechodziły. No i teraz to musi być idealnie w poziomie, co nie, no tak to wycinałem. No i ten, ale dzięki temu, że tą piłką to wszystko wycinałem, to mury są bardzo ładne, prościutkie, a nie tak jak wiertarką się jedzie, to potem są takie esy, floresy, jak tamte okno z łazienki robiłem. A no i tak to wygląda, trzeba równać. Udało się, kurde, godzina prucia. Jeszcze mi to walło tutaj, jak spadało, się nie spodziewałem. Ale jest lity beton, kurde, ale to waży, taki jeden kawałek. B30 to jest, beton jak na moje. Gruby. No i co? Kurczę, powiem wam, jestem zajebiście zadowolony z tego Parkside'a. Od początku, odkąd te zacząłem tutaj podkuwać sobie kafelki, jak jeszcze brama była, wszystkie roboty, wiercenie, mieszanie tym Parkside'em, teraz mi tylko raz ją tak złapało w środku w otworze, aż coś zazgrzytało w środku w przekładni, wiertło stanęło, ale chodzi, no mam nadzieję, kurde, że nie zmieliłem. A, odpiąłem, no tak, bo światło sobie włączyłem. No, ale kurde, jestem mega zadowolony, chodzi. No i na dzisiaj fajrant, jeśli chodzi o ciężkie roboty, jest niedziela. Mam nadzieję, że sąsiedzi się nie wkurwili, jak to słyszeli. Ale no, trzeba zapierdzielać, bo jest termin, nie goni, żeby się tu wprowadzać. Biorę się, żeby tu posprzątać, jest taki burdel. Już mi się kurwa odechciewa tutaj, jak widzę taki syf, ale no niestety. Nie ma czasu na sprzątanie, jak u majstra w garażu, ale nie, w końcu muszę się na to wziąć, bo nie wiem, gdzie co mam. No. To tyle, no jest dzisiaj. No i co, no i dobra, i pierwszy nadproże z czterech wstawione, w sensie z czterech, no na jedno okno idą dwie elki. Ale może pokażesz na świeżej karce, jak to robimy, tylko od razu mówię, że to nie jest poradnik, niech nikt nie patrzy, jak na to robić, bo tu mogą być błędy.
tu może być wszystko źle i tak dalej, ale ja to robię dla siebie i żeby nikt ze mnie przykładu jakby co nie brał. Więc najpierw sobie tutaj musieliśmy narysować elegancko, fachowo wymiary. Tu zgodnie z projektem, jaki mam od mojego konstruktora, jest 40 cm od tak jakby końca betonu sufitu. Ja tutaj zrobiłem 30, ponieważ do góry jeszcze idzie 20 cm, więc mam pół metra zapasu, bo pod płytami OSB tam po prostu jest wełna i wszystko, więc mam pół metra. No i co? Poziom pion od góry sobie elegancko rozrysować, tak żeby okna były na tej samej wysokości. To jest sypialnia, więc będą takie malutkie okienka zasadniczo, bo to już za dużo miejsca nie ma. No ale tak jak ten. No i co? Teraz sobie wykuję bruzdy pod pierwszą elkę, tak jak tam zrobiliśmy. To się osadzi na betonie. Miałem B30 pod ręką, teoretycznie tam na internecie piszą B10 różne, ale jeszcze w sumie ile filmów, ile poradników, każdy inaczej robi. Ja pewnie też inaczej zrobię, ale panie, łączenie sztuki budowlanej. No, no i co, i wiercę, i muszę wypieprzyć teraz tu bruzdy dookoła. I no, i tak to panie wygląda. Jest 9 rano. No nie ma co, po prostu nie ma co z tym siedzieć w domu, oglądać YouTube'a. No to biedę czy innego złomnika też se obejrzę wieczorem. No ale póki jest powiedzmy czas, mamy listopad, ja się chcę, no w grudniu to już jest nierealne, ale w styczniu chciałbym się tu wprowadzić. Więc no tutaj sobie fajnie, tylko ciemno trochę jest, fajnie sobie ten beton z wczoraj zastygł, jest twardy jak beton. No, no i sobie tu działam, no druga bruzda leci. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem turbo zadowolony z tych marketowych rzeczy. Mam tego Parkside'a, widzicie, leży jebnięty w betonie. Dałem za niego na początku roku zeszłego, nie, w listopadzie go kupiłem, rok temu. 300 zł? Tak, 300 za niego dałem i naprawdę, kurde, napierdzielę całą budowę, wszystko nim robię, wszystko. Kucie, wiercenie, mieszanie betonu. No naprawdę, raz mi tylko zazgrzytała przekładnia, jak skuwałem to nadproże tam na dole pod balkon. I się wbiłem w pręty, aż mi chyciło po prostu wiertło. No to sobie pomyślałem, no to już po wiertareczce, bo tak zazgrzytało w tej przekładni. No ale jedzie dalej, nic mu nie jest. Co jakiś czas sobie go przedmucham kompresorkiem, trzeba pamiętać, żeby smarować tutaj ten borkot, czy jak to się nazywa. No i leci. No i kupiłem tutaj też w Julce piłę szablastą. No i to naprawdę jest niezastąpione do wycinania, tak jakby linii prostych. Jest wtedy linia prosta, a nie fale Dunaju. No dobra, to jest tak mało linia prosta, bo mi się już nie chciało tego ten. No i lecie. No i tak samo z Julii mam tego, nie? Wariata. Laserek krzyżowy. Też wszystko fajnie, elegancko. Kurde, nie wiem, też 250 za niego dałem. Jakieś takie śmieszne pieniądze. W każdym bądź razie, no jest to sprzęt przydatny. No i czasem warto po prostu zainwestować, a nie się wkurwiać, latać z poziomicą. I tak. Aczkolwiek fakt, to jest marketówka. Nie wiem, jakby to się sprawdziło na takich grubych remontach, jak ktoś prowadzi sobie firmę. To podejrzewam, że taki DeWalt to na pewno będzie lepiej działać. Aczkolwiek mówię, rok nim napruwam tutaj wszystko. Skuwałem kilka nadprusz, co tutaj było starych, podnosiłem drzwi i tak dalej. Chodzi elegancko. No nawet to się nie zacina ani nic. Tylko mówię, czasem trzeba kompresorem go przedmuchać i dobra, będę tak pierdolił, a robota jest do zrobienia. No i obsadzone. Obsadzone elegancko, na poduszeczkach jest poziom od góry. Teraz tylko nawrzucać dookoła betonu od góry. No i zasadniczo nadproże wstawione z jednej strony. No i pora teraz wykuć z zewnątrz. Jestem na ładnych paru metrach, ale rusztowanko jest. Piękne widoczki. Traktorek Ferguson w tle. Na tym starym Fergusonie wyglądałeś prawie jak wójt. Co ja mówię, jak wójt, jak sołtys. No, no i trzeba wycinać, no. Trzeba wycinać. No i dzień trzeci walki z nadprożami. Udało się ostatecznie. Najwięcej roboty to tak naprawdę było teraz na wrzucanie betonu tam do środka. To była największa robota z tym wszystkim. No ale się udało. No zostało mi, dosłownie zabrakło mi troszeczkę, żeby to wszystko tu uzupełnić. Ale to przy okazji sobie tutaj powciskam, jak mi coś zostanie.
Więc jest to obsadzone z dwóch stron, zabetonowane 20 cm na boki. Nie, chyba 17 w końcu zrobiłem, bo tak mi wyszło. No. No i tak to wygląda. Teraz to se stężeje. Z drugiej strony wczoraj narzucałem, więc trzeba teraz wyciąć dziób pod okienko. Hops, hops, hops. No i tak to idzie. Bob budowniczy zawsze da radę. Przyjechały mi kawaleczki, paradyż. Sobie kupiłem ceramikę. To taki ciemny zielony, butelkowy się nazywa, ale według mnie to jest... No nie jest to taki zielony, jaki myślałem, że będzie. Tutaj na paseczek w kuchni ma być. I białe połączone z takim... Też trochę inny kolor niż na zdjęciach, bo to wszystko przez neta kupowane. Bo stacjonarnie mi się nic podobało. Z takim niebieskim. Miał się bardziej błyszczeć według mnie, no ale dobra. No i na podłogę pójdą takie a la deseczki. W sensie no, kafelka w kształcie, w kolorze deski. No i łazieneczka już gotowa pod kafelkowanie. Wygumowana kabina cała. No. No i powoli idziemy do przodu. Dobra. No i słuchajcie, dzięki, jak dotarliście do tego momentu, znaczy, że obejrzeliście cały materiał. Jak widzicie, roboty jest od groma, jest. Było, bo obecnie sobie już tutaj mieszkam i te ciężkie prace, kurz i syf w tym miejscu są tylko na szczęście wspomnieniem. Pozostaje ostatnia część, którą postaram się wrzucić teraz jak najszybciej, może w przyszłym tygodniu, pokazująca już efekt końcowy, jak nam się tutaj mieszka, jak to tutaj teraz już wygląda. I pozostaną naprawdę prace na zewnątrz, ocieplenie, zrobienie tarasu i takie tam. Jeżeli będzie zainteresowanie, mogę też nagrywać, jak nie, no to w każdym razie ostatnia część na pewno jeszcze będzie już niedługo, bo w sumie materiał mam zmontowany, tylko teraz o takie oprowadzenie Was po wszystkim. No i co, i to by było na tyle. Dzięki, do zobaczenia, strzała, cześć!